Na czarnym tle białe napisy z informacjami o projekcie, nad nimi logotypy partnerów. Jesienią 2021 roku na granicy polsko-białoruskiej rozpoczął się kryzys uchodźczy. Kilka tysięcy uciekających przed wojną ludzi próbowało przedostać się przez polskie lasy do lepszego świata. Pierwsza grupa uchodźców utknęła pomiędzy granicami w okolicach Usnarza Górnego. Logo Akademii Teatralnej. Ujęcie z ręki, wideo selfie. Marta w puchowej kurtce i czapce. W tle las. Szczerze, chciałabym, żeby było już jutro. Wyciemnienie. Na tle konarów drzew białe napisy. Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie przedstawia. Kolejno pojawiają się litery tworzące tytuł. Marta Gral. Przeplatają się ujęcia jesiennego lasu i mokradeł. Pomiędzy drzewami opadły liście. Występują Sylwia Aczu, Robert Czerwiński, Zuzanna Galewicz, Paweł Gasztold-Wierzbicki, Pola Gonciarz, Waleria Gorobec, Anna Grochowska, Szczepan Kajfasz, Katarzyna Kanabus, Magdalena Kekenmeister, Weronika Kozakowska, Kamila Najduk, Aleksandra Orzuk, Jakub Pruski, Ada Szczepaniak, Jan Wieteska, Michał Zieliński, Maciej Żmijewski, Maciej Sztur. Ze specjalnym udziałem Grzegorza Damięckiego, Jacka Żakowskiego. Scenariusz Adam Kasjaniuk, Maciej Sztur. Scenografia i kostiumy Joanna Zemanek. Muzyka Michał Gorczyca. Montaż Aleksandra Kasprowicz. Kierownictwo produkcji Monika Czajkowska. Producentka Agnieszka Zajk-Tworkowska. Zdjęcia Maciej Puczyński. Reżyseria Maciej Sztur. Wyciemnienie w sali wykładowej. Jacek Żakowski. Praktycznie nikogo dziś nie obchodzi, co myślicie. Bo to dokładnie wiadomo, kiedy pokazuje się logo waszej gazety albo waszej stacji telewizyjnej. I co gorsze, nie ma takich miejsc, w których moglibyście prowadzić poważną debatę. Debaty są na uniwersytetach, w domach kultury, w księgarniach, ale nie w mediach. W mediach nie ma na to czasu. I w tej sytuacji kluczowe stają się fakty. I bardzo wam nie zazdroszczę wchodzenia do tego zawodu w warunkach, kiedy przynajmniej połowa odbiorców nie będzie wierzyła w to, co mówicie albo piszecie, w fakty. Wchodzi rektor. Siedźcie proszę, panie profesorze, na was na słowo. Przechodzą w stronę okna. Studenci rozglądają się. Rektor staje przed nimi. Proszę państwa, jest mi niezmiernie przykro poinformować państwa o wiadomości, okropnej wiadomości, która dotarła do nas dzisiaj rano. Odeszła od nas nagle i tragicznie. Nasza wspaniała studentka, wasza koleżanka, Marta Gral. Blondynka w zielonym swetrze płacze. Koleżanka zerka na nią. W związku z tym poprosiłem właśnie pana profesora o przełożenie terminu wykładu. O nowym terminie poinformujemy państwa wspólnie. Drodzy państwo. Rektor siada. Myślę, że podobne wydarzenia mogą w przyszłości skutkować ogromną traumą, z którą nikt nie powinien pozostawać sam. Jako rektor, także jako wasz przyjaciel, zobowiązany jestem do
zapewnienia państwu odpowiedniej opieki psychologicznej. Przedstawiam państwu pana Pawła Kobro, psychologa i terapeutę, i zachęcam do rozmowy z nim. Jak państwo zauważyli, świadomie nie użyłem słowa obowiązkowo. Ale mam nadzieję, że zobaczę nazwiska wszystkich państwa na liście osób chętnych do rozmowy z panem Pawłem. Dzień dobry państwu. Nazywam się Paweł Kobro, jestem psychologiem. Przede wszystkim najserdeczniej państwu współczuję. Ja nie jestem dobrym mówcą, dlatego proponuję, żebyśmy od razu przeszli do rozmów indywidualnych. Jest ze mną pani Felicja Skibińska, obecnie na ostatnim roku praktyk, która pomoże nam zrobić listę, ustalić z państwem kolejność. To dziękuję. Odchodzi. Rektor podaje profesorowi płaszcz. Wychodzą z sali. Studenci wstają z krzeseł. Rozchodzą się. Paweł dłońmi wskazuje na krzesła. Studenci przesuwają je pod ściany i okno. Jeden ze słuchaczy stawia stół po środku sali. Studenci wychodzą. W głębi siedzi dziewczyna. Paweł rozgląda się. Siada obok stołu. Na blacie leży jego torba. Dziewczyna podchodzi, siada naprzeciw Pawła. Podchodzi Felicja. Pani chciała być pierwsza. Felicja kładzie kartkę na stole. Paweł wpatruje się w dziewczynę. Tak, bo ja boję się, że to może być moja wina. Pojawia się ujęcie z lasu, zbliżenie. Ktoś idzie po liściach. W sali siedzi student w okularach przeciwsłonecznych. Felicja podchodzi ze szklanką wody. Student kręci przecząco głową. Felicja stawia szklankę na parapecie. Siada w głębi pomieszczenia. Bardzo boli. Ja nie wiem, czy mam dobre informacje, ale pan był jej chłopakiem, tak? Student siedzi z rękoma skrzyżowanymi na torsie. Ma pochyloną głowę. Paweł wstaje. Krzesło stawia obok studenta. Dłoń kładzie na jego ramieniu. Siada. Nie wiem, czy pan jest wierzący. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, ale czasami takie zaczepienie w wartościach wyższych... Ona nadal tam jest? Gdzie? W Usnarzu. Nie rozumiem. Marta pojechała do Usnarza Górnego ratować ludzi. Zakładam, że tam ją znaleźliście. Pytam, czy już tu jest. Panie Tadeuszu, pańska dziewczyna Marta Gral została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu na Targówku. Student odwraca głowę w stronę Pawła. Jakim mieszkaniu? Śledztwo dopiero ruszyło, ale wszystko wskazuje na samobójstwo. Ujęcie z lasu, zbliżenie. Ktoś idzie po liściach. W sali siedzi chłopak, patrzy w dal. Jak się pan czuje? Nie wiem. A jak mam się czuć? Moja przyjaciółka nie żyje. Marta była pana przyjaciółką? No tak. Była. Naprawdę bardzo mi przykro. Nagła strata bliskiej osoby, przyjaciółki. To są najtrudniejsze momenty w życiu. Potrzebujemy wtedy pomocy. I dlatego tutaj jestem. A jak pan chce mi pomóc, skoro moja przyjaciółka nie żyje? I ja tak właściwie nie wiem, co się z nią nawet stało. Gniew jest normalny w takiej sytuacji. Ma pan prawo go wyrażać. Wkurwiała mnie. Zawsze patrzyła na mnie z góry. Raz mi tylko zaimponowała, kiedy postawiła się Łęczyckiej. Na drugim roku? Łęczyckiej? Wielkiej kurwa królowej reportażu. Doktor honoris causa wszechświata. Zamiast egzaminu pisało się u niej reportaż, więcej z tym zamieszania niż z licencjatem serio. Oddawało się najpierw cały projekt, a potem ten plan, ten... Konspekt. Konspekt, kurwa. I na początku uwaliła już dwie prace. Moją i Marty. Dlaczego?
Ja chciałam pisać o wykorzystaniu TikToka w kampaniach wyborczych. A Marta? A Marta to całe wielkie halo. Strefy, anty-LGBT czy coś. Myślała, że jej reportaż zatrzęsie światem. Że wszyscy pójdą po rozum do głowy, ona obudzi się z Pulitzerem w gay-friendly Polsce. No i co? No, o ile wiem, to się w takiej nie obudziła. Na miejscu blondynki siedzi Szatyn. Ja to nie jestem najlepszą osobą, żeby ją wspominać. No, tu nie chodzi o wspominanie. Ja jestem tu, żeby wam pomóc lepiej zrozumieć, co się stało. I co czujecie. Szanowny panie psychologu, ja mam teraz do wyboru albo pociskać panu jakieś pierdy z dupy o wspaniałej, tragicznie zmarłej koleżance, albo szczerze powiedzieć, że nie martwi mnie, że już jej więcej nie zobaczę. Więc może trzymajmy się pierwszej wersji, bo inaczej to przydałby mi się adwokat. Mnie obowiązuje tajemnica zawodowa. Teraz to kurwa grubo pojechałeś. Szatyn uśmiecha się. Paweł unosi szklankę z wodą, pije. A o co chodziło z tym molestowaniem? To za mną chodzi, to się cały czas dzieje wokół mnie. Spokojnie, może po kolei. Jak by pani określiła swoje stosunki z Martą? A to nie chodzi o stosunki z nią, nie było żadnych stosunków. Po prostu ja nie wiem, co się dzieje. Rozumie pan? Wszyscy mi umierają, wszyscy. Mogłaby pani to troszkę rozwinąć? Zaczęło się 2 lata temu. Sąsiadka potrąciła mi psa. Wzięłam go na ręce, to jeszcze żył. Położyłam rękę na jego trzęsącym się brzuchu i pomyślałam wtedy, panie Boże, proszę, uratuj go, ja obiecuję, że ja... Pani Paulina, ja nie wiem, czy mamy czas na taką pogłębioną sesję. Proszę pana, pan mnie musi wysłuchać. Ja się od roku zbieram do takiej rozmowy. Wszyscy mi mówią, że mam iść do terapeuty, że sobie nie radzę, ale ja się po prostu boję. Dobrze, oczywiście. Możemy porozmawiać o pani psie. Pies to był dopiero początek. Byliście bliskimi przyjaciółmi? Tak. Naprawdę tak. Nawet mieszkaliśmy razem przez rok. A dałoby się określić tamten czas jakimś jednym słowem? Przełomowy. Ona mi wtedy bardzo pomogła. Namówiła na terapię, a w końcu na coming out. A to nie jest prosta sprawa w wiosce, której nie znajduje nawet Google Maps. A Marta pojechała tam ze mną. Wie pan, jak już stałem przed domem starych i rozejrzałem się dookoła, to poczułem, że powinienem stamtąd spierdalać i to natychmiast. I gdybym był sam, to na pewno bym nie zapukał, a Marta zapukała za mnie. Wciągnęła mnie tam do środka i jakoś to poszło. No dobrze, a co z waszymi projektami? Nic. Madam Łęczycka uznała, że to nie są tematy dla młodych dziennikarek i kazała zająć się czymś innym, na przykład tym, że prezydent miasta uroczyście otwiera nowo budowaną obwodnicę. I co zrobiłyście? Marta strasznie się zagotowała. Nawrzucała Łęczyckiej także naprawdę szacun. Była afera. Obiło się nawet o dziekana. Ale ostatecznie i tak napisała, co chciała. Opublikowali to nawet na Oko Press czy gdzieś. A ty? Ja napisałam o obwodnicy. I co Marta na to? No to był dla niej triumf. Mogła sobie na mnie popatrzeć z pogardą. A to chyba jej największe hobby. Jej i Gabi.
Tyle wart ich feminizm. Demonstracje, stracje, ale jak można dowalić koleżance z grupy, to pierwsze. A co teraz czujesz w związku z jej śmiercią? Może przyjrzyjmy się twoim emocjom. Nie polecam. Nie cieszę się, że nie żyję, ale przecież się przez to nie powieszę. Zresztą to nie mnie jest potrzebna terapia, tylko Banasiowi. Po tym, jaki mu Marta numer wykręciła. Paweł przekłada kartki w notatniku. Piotr Banaś, tak? Szatyn patrzy w stronę okna. Bo to ona cię oskarżyła, prawda? Na dużo rzeczy masz wyjebane, ale to zabolało, co? Ja pierdolę, co ja mam ci powiedzieć? Prawdę? Która jest tak banalna, że aż boli? Możemy sobie też pomilczeć. Banaś pochyla się. Powiem ci tak. Załatwiam ludziom różne rzeczy. Nie zawsze dla nich dobre. Ale nigdy nie wpierdalam się w prywatne sprawy. Nigdy. Banaś prostuje się. Tylko ją zapytałem, po co ci to? Brała narkotyki? Zioło tylko. No, 2-3 razy spytała o coś mocniejszego. Ujęcia z mieszkania. Grupa uśmiecha się. A nie, zaraz, bo to filmik. Rok temu poszłam na imprezę. Raz. Jedyny. Nie chodzę na imprezę. Dla mnie to jest strata czasu. Szczególnie jak się nie pije, a ja nie piję alkoholu. No poszłam, bo po tym pół roku siedzenia na online, to ja nie pamiętałam, jak ci ludzie z roku wyglądają. A była tam Marta? Tak, oczywiście. Ona nie przepuszczała takich okazji. 2-3 razy się mnie pytała, czy my w ogóle razem studiujemy. Ona potrafiła się bawić. Nieważne. No i co odpowiedziała na pytanie, po co ci to? Że nic nie czuje, że cały czas chce czegoś więcej, że musi coś zrozumieć, a czasem wyłączyć się z tego wszystkiego, zresetować. No takie sralis mazgalis. A miała wtedy taką spódniczkę, nie? Udało się panu jej za to jakoś odwdzięczyć? Zawsze byłem jej najlepszym alibi. Alibi w jakim sensie? No, dla Józka. Jej chłopaka. I to znaczy byłego chłopaka, bo kiedy był aktualny, to Marta, powiedzmy, nie była mu całkowicie wierna. Kumplowali się z Martą, trochę się razem bujali. Ale mnie się wydaje, że ona była z nim tylko dlatego, bo potrafił załatwić, co trzeba. A potem, bum, ni stąd, ni zowąd, sprawa o molestowanie. No i normalnie cała ta chryja, policja, władze uczelni. I te uda, kurwa, już trą o siebie. A ręką, że coś się tam swędzi między cyckami. No to co, ja kurwa głupi jestem? Pierwszy raz takie akcje przerabia? No i co zrobiłeś? Ej, kurwa, widzę, że się wkręciłeś. No co zrobiłem? Ona siedzi na oparciu fotela przy mnie i to mnie tak niby przypadkiem smyra. Banaś dłonią dotyka ramienia. No to wstaję, ona siedzi dalej. Pochylam się nad nią i mówię: słuchaj, Marta. I chyc ją ręką za majtki. Tu się dzieją rzeczy, o których nie masz pojęcia. I słuchaj, w momencie jest mokra, ale kompletnie. Ty się musisz zakochać, mówię. Ale tak na maksa. Oszaleć dla faceta. Wszystko będzie dobrze. No, potem jakieś buzi. Czyli według ciebie twój kolega jest niewinny? Ja pierdolę, bo jest niewinny. Ale widzę, że Marta jest na najlepszej drodze do kanonizacji. Nic się kurwa nie zmieni. Paweł sięga po kartki. No ja... Rzeczywiście znalazłem na Facebooku dyskusję na ten temat. Gdzie ja to mam? O, jest. Wpis nie dotyczył bezpośrednio tej sprawy, ale zainteresował mnie komentarz Marty pod jednym z postów. Po co daleko szukać? Może pogadajmy o Banasiu.
Tutaj następuje odpowiedź, widzę, że szykuje się samosąd. I dalej Marta. Nie będę milczała, gdy ktoś traktuje kobiety jak rzeczy, a reszta na to pozwala. Dobra, byłam w szoku, zrobiłeś mi terapię, pomogło. Dziękuję, wystarczy. Blondynka wychodzi. Paweł zerka na kartki. Odkłada. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Nagle jeb. Nieoczekiwana zmiana. Idzie do kibla, słyszę, że żyga. Co mnie nie dziwi, bo wyczułem w oddechu tanie wino. W końcu wraca i mówi wypierdalaj. A miesiąc później sprawa o molestowanie. Ale żeby było jasne, umorzona. Ale weź tu kurwa teraz zagadaj do kogoś z taką historią. Ale podobała ci się, co? Nie to słowo. Takich lasek po prostu nie ma. Patrzy w dal. Ujęcie z ulicy. Słuchajcie, nie chce nam się jechać na Ursynów. Zbijajcie do Zbawiksa. Jest super zimno, ale jest mega. Do planu. Tak, zbijajcie do planu. No, ale Józek na pewno nigdy się o tym nie dowiedział, bo Marta zawsze mówiła, że jest ze mną, że musi mnie pocieszać i tak dalej. Nie znosił mnie przez to. No chyba można go zrozumieć. Ja musiałem jej pomóc. Starałem się... Zawsze ją kryłem przed Józkiem, przed wykładowcami, przed ciotką. Trzymałem za rękę, kiedy wpadła w zły trip po kwasie i chciała wszystkich pozabijać, a... Płacze, dłońmi zakrywa twarz. Przepraszam. A teraz ją zawiodłem, kurwa. Panie Kubowicz, może proszę wziąć sobie głęboki oddech? Może Felicja poda panu jakiś środek na uspokojenie, dobrze? Nie. Ja nie chcę, ja nic nie chcę. Wybiega. Paweł notuje. Tydzień po imprezie wróciłam do domu, do Półtuska. I mama zrobiła leczo. Ja nie poczułam smaku. Test jeden, drugi. COVID. Po tygodniu to wszyscy byli chorzy. Babcia, brat, mama, tata. Tata zmarł po miesiącu. Babcia to nawet lekko przeszła. Tylko, że coś nie tak wyszło w jej diagnostyce. Rak. Przez COVID-a terapia się opóźniała i nie dożyła nawet pierwszej chemii. Zabiłam ich. Ja im to przywiozłam, rozumie pan? Ja to zrobiłam. Nie może się pani obwiniać za te śmierci. Jeszcze doktor Bonaszewski. Prowadził nam doktryny polityczne, naprawdę super zajęcia i ja poprosiłam go, żeby był moim promotorem i on się zgodził i tydzień później dostał zawał. No rzeczywiście, księga Hioba. A on był winien? Hiob? Chyba nie aż tak bardzo. A co pani czuje w związku ze śmiercią Marty? Ja już czuję tylko strach. Wiedziałem, że tak będzie. Mówiłem, że się doigra. Bał się pan o nią? To jej chyba dawało napęd. Żeby być w środku zamieszania. Żeby każdy się martwił o nią, bał. Żeby nikt nie wiedział, co zrobi jutro albo dzisiaj. Paweł wstaje, podchodzi do stołu. A był pan z nią szczęśliwy? Unosi szklankę z wodą. Miał pan kiedyś strój Spidermana? Nie moja epoka. Najpierw marzysz miesiącami o takim stroju. Jak już go masz, to jesteś strasznie szczęśliwy, ale jest ci też smutno. Dlaczego smutno? Bo staje się dla ciebie jasne, że nigdy
Nigdy nie będziesz Spidermanem. Patrzą na siebie, Paweł zamyśla się. Korytarz, przechodzą uśmiechnięte dziewczyny. Z sali wychodzi Paweł. Wpatruje się w telefon. W głębi na ławce siedzi dziewczyna. Przepraszam, kim pan jest? Paweł odwraca się, marszczy brwi. A o co chodzi? Ja pana chyba kojarzę. Pan jest jakimś znanym dziennikarzem, prawda? No, może jestem. Wow, super. To znaczy, ja już kiedyś widziałam Marcina Prokopa na stacji benzynowej, więc nie jest pan pierwszy. A może mi pan powiedzieć, jak się pan nazywa, albo w jakiej telewizji pan pracuje? Przepraszam, czy ja mogę pani jakoś pomóc? Pan jest za pana Sienockiego? Tak. No bo on prowadzi tutaj konsultacje co tydzień dla kandydatów. I ja tydzień temu nie mogłam, naprawdę. Miałam bardzo ważny sprawdzian z biologii. Dobrze, ale, proszę ale pani. Dzisiaj się przygotowałam. Naprawdę, napisałam reportaż o Chełmży. No, rozumiem. Bo ja jestem z Chełmży. I jeszcze kilka moich wierszy. No nie wiem, czy to się przyda. No ale pomyślałam, że jak znajdzie czas, to może spojrzę, jakoś zapunktuję u niego. Z plecaka wyjmuje pendrive. Chyba ci bardzo zależy na tych studiach, co? No, jeśli wiersze, to pan Sianecki na pewno będzie zachwycony. No właśnie, wie pan jak jest. Zawsze lepiej przyjechać, pokazać się. Moja koleżanka w zeszłym roku. Dobrze, przepraszam, ja się strasznie śpieszę. Daj mi ten pendrive. Przekażę panu Sianeckiemu. Matko, dziękuję panu bardzo, jaki pan jest kochany. Wpadnij wieczorem może do planu B. Może być wesoło. A to jest jakaś knajpa? Miałam jechać do Chełmży, ale zostanę chętnie. Dziękuję bardzo. Dziewczyna idzie w głąb korytarza. Paweł wchodzi po schodach, odwraca się, pendrive wrzuca do kosza. W sali mrok. Przepraszam. Już jestem. Słabe światło pada na siedzącą przy stole dziewczynę. Paweł siada naprzeciw. Może by pani wolała przełożyć tę rozmowę na inny termin? Dziewczyna kręci przecząco głową. Może wody? Paweł unosi dłoń, podchodzi Felicja. Proszę to wziąć, powinno pomóc. Uspokoi się pani trochę. Dziewczyna pije. Naprawdę bardzo mi przykro. Przecież prosiłam. Ostrzegałam. Mówiłam, że trzeba pomóc jakoś inaczej. Że tak nie można. To musi być dla pani bardzo trudne. Byłyście przyjaciółkami od dawna? Jeszcze w liceum. To znaczy w klasie maturalnej Marta się do nas przeniosła. Została wyrzucona z innej szkoły? Miała 17 czy 18 lat. Jej ojciec poznał jakąś kobietę, stracił dla niej głowę i poleciał za nią do Australii. A Marta została z mamą? Mama Marty od dawna nie żyje. A Marta nie bardzo chciała się przeprowadzać na drugi koniec świata. Ojciec jej nie przekonał? A myśli pan, że Martę się dało do czegoś przekonać? Że ktoś w ogóle mógł? Ja na pewno nie. Ojciec się w ogóle nie liczył. A zresztą miał inne sprawy. Nowa żona, życie, plaże. A Marta nie czuła się przez to jakaś taka osamotniona, porzucona? A jak pan by się czuł? Tylko nie dawała tego po sobie poznać. Marta gardziła słabością. Robiła wszystko, żeby nikt nie wiedział, kiedy cierpi. Chociaż widziałam ją naprawdę kilka razy w bardzo kiepskim stanie. A ona zawsze potem była na mnie zła, że byłam tego świadkiem. Czasami w ogóle się zastanawiałam, dlaczego ona się ze mną przyjaźni. Może właśnie kogoś takiego potrzebowała. Kogoś, kto by ją podziwiał, wspierał, nigdy się nie sprzeciwiał. Dlatego czasami ludzie się dobierają na zasadzie przeciwieństw. Bo się uzupełniają. No tak. Ja bałam się robić te rzeczy, co ona. Tak szaleć. Tak się czasem kłócić. Nigdy nie mogłam jej do niczego przekonać.
a ona mnie do wszystkiego. Na przykład? Choćby to dziennikarstwo. Ja chciałam iść na polonistykę. Pani Kasiu, skoro byłyście tak blisko, z pewnością pani musiała zauważyć coś, co doprowadziło do... Do czego? To jest niemożliwe. Marta by nie mogła tego zrobić. To znaczy, może mogłaby, ale na pewno nie teraz. Pani zdaniem Marta była osobą, która byłaby do tego zdolna? Może i tak. Nie wiem. Paweł notuje. Raz chyba w liceum próbowała, ale jestem pewna, że nie teraz. Ona pojechała na granicę do Usnarza i pojechała ratować tam ludzi. Przecież ja mam filmik. Jaki filmik? No wiadomość od niej. Kasia pochyla się, unosi telefon. Cześć Kasik, kurde, nie ma tu nigdzie zasięgu, bo próbowałam się do ciebie zadzwonić. Ale stwierdziłam, że nagram filmik, bo może uda się go wysłać. Nie wiem, czy dobrze idę, bo mapy nie chcą mi się załadować. Gdzieś tu miała być Polanka, ale jej nie ma. No ale nic, no będzie dobrze. Nie martw się, buzi. Przepraszam, mogę? Gdybym nie wiedziała, że ona tam będzie sama. Ja byłam pewna, że Hubert tam z nią pojechał. Wie pan, co ja myślę? Że on wtedy bujał się z jakimś gościem i dlatego ona tam była sama. Paweł oddaje telefon Kasi. Pani Kasiu, rozumiem pani stan i bardzo przepraszam za to pytanie, ale muszę je zadać. Czy znając panią Martę, można wykluczyć, że przygotowując ewentualne samobójstwo, wymyśliła jakąś historię, która miała zmienić absolutnie każdego dookoła? Kasia wpatruje się w Pawła. Paweł stoi przy oknie. O, proszę bardzo. Pan Mariusz? No. Trochę się pan naczekał. Paweł siada. Mariusz podchodzi, siada naprzeciw. Przepraszam bardzo. Ciężki dzień. No, raczej. Dobrze. Czy pan dobrze znał Martę? Dobrze, niedobrze. Czy ja wiem? W głębi siedzi Felicja, zerka na Pawła. Przykłada palce do ust, jakby z papierosem. Panie Mariuszu? No, koleżanka jak koleżanka. Czasami bywało z nią śmiesznie. To znaczy? Człowieku. Znaczy, proszę pana. No, Marta jest, czyli była... W porządku. I na imprezy, i do gadki. A i ten, i tyłek mi ratowała. Raz na przykład napisała swój egzamin i mój w tym samym czasie. Nie wiem, jak ona to zrobiła. A i nawet się nie wkurzyła, że ja dostałem piątkę, a ona truje. Oj, ja nie wiem, czy ja powinienem o tym mówić. Nie, nie, spokojnie, tutaj wszystko zostaje między nami. A czy pan nie zauważył ostatnio u niej czegoś niepokojącego? Jakieś stany depresyjne, może myśli samobójcze? O, to akurat była normalka. U Marty to było jak roller coaster. Raz w górę, raz w dół i tak szybko. Kiedy pan ją widział po raz ostatni? No, wtedy co wszyscy. Wczoraj? Nie, przedwczoraj. Na występie Ziomala. Cześć Warszawa! Hej! Siemanko! Cześć! Siemaneczko, cześć! Ujęcia z klubu przeplatają się z ujęciami z sali. Fajne to było. To znaczy chyba.
Trochę się z Martą zjaraliśmy przed i wszystko nas bardzo bawiło. Chyba nawet śmialiśmy się nie w tych miejscach, co trzeba. Dobra, już, wystarczy. Ale tutaj pani się do mnie uśmiecha. Jeszcze nic nie powiedziałem, a już wyrwałem. Nie no, ogólnie żena. Wytrzymałam tam może 5 minut, potem stałam pod klubem i paliłam. Chłopak jest nawet bystry, ale charyzmę ma taką, że nie wiem, do czego go porównać. Miałem sen filozoficzny. Kurwa, jakiś odpał, nie? Widziałem naszą Ziemię z kosmosu i się tak oddalałem. Oddalam. Tu Księżyc, tu Mars, tu Snickers. O kurwa, Snickers! A ziomal był nawet fajny. No widać, że się starał. Lecę dalej, nie? Lecę. Turbulencja, kurwa! Lecę, jeszcze mnóstwo kilometrów. Cała galaktyka, Układ Słoneczny, Droga Mleczna. Lecę dalej. Nagle dotarłem do znanych nam granic kosmosu, nie? I nagle przede mną przedziwna powłoka. Może dla was zupełnie nieznajoma, ale dla mnie ta. No, ale ogólnie to spoko, bo cały ten dochód szedł na... hospicjum? Czy na schronisko? Ja patrzę, a ta powłoka tworzy jakąś nieznaną nam komórkę. Jakiegoś kurwa. Muszę się napić, bo się zestresowałem chyba. Ale spokojnie, ziomal się nigdy nie stresuje. Unosi szklankę, pije, spluwa. Dobra, wsiadam na konie i lecimy! To było świetne, serio. Ziomal, jeszcze pan o nim usłyszy. Jeśli pan lubi stand-up, na pewno jeszcze będzie występował w tym klubie. Słuchajcie! I te komórki tworzą wielkiego, gigantycznego, włochatego goryla. Okej, goryl w kosmosie. A ta nasza komórka, z której my pochodzimy, była na samym czubeczku jego gigantycznego, ogromnego, włochatego penisa. Lubię ziomala, serio, ale te jego stand-upy... No... Nie no, miał jedną taką fajną gadkę o gorylach. A ja oddalam się dalej i widzę, że ten goryl podchodzi do drugiego goryla. I coś tam szepcze mu do ucha. Coś się zaczyna kroić, nie? Mówię, aha! No i słuchajcie, ja się orientuję po chwili, że to są chyba goryle homoseksualne. I że za momencik, my na tej naszej ziemi, matce ziemi. No ale ogólnie ten stand-up taki zagrzeczny, taki wystękany, takie trudne flow. Za moment będziemy w totalnej dupie. Że tak powiem, nie? Dobra, dzięki Warszawa! Trzymajcie się! No ale oczywiście powiedziałem mu, że był zajebisty. Ziomal jest w porządku. A występ też był w porządku. Proszę uwagę. Hej, Martusia. Stało się dzisiaj 12:48, 3200 gramów. Chyba będzie Brian, ale jeszcze się zastanawiamy. Nigdy w życiu nie byłem taki dumny i szczęśliwy. Sorry, że nie dzwonię, ale trochę się wstawiłem. Wysyłam ci $100, ty też wypij zdrowie, braciszka. Także zostałam siostrą. Ale że twój stary się jeszcze zdecydował, pierdolę. Chyba dobrze mu robi ta Adelaida. Ej, serio? Jego laska ma na imię Adelaida? A to kurwa. Jak cię to serio interesuje, to ma na imię Brittany. Jest, uwaga, instruktorką Feng Shui. A to ma z tym niezły zapierdol. Tata prosi, zdrowie braciszka. Unoszą kieliszki. Trajanka,
Jadę lajny. Marta zauważa dziewczyny przy barze. Teraz co ty robisz? Zaraz wracam. Odchodzi. Dziewczyny szepczą. Podchodzi Marta. Cześć, chuda. Co tam? Czekam na ziomala. Marta zerka na dziewczynę w hidżabie. Poznajcie się. This is my friend Marta. And this is Miriam. Hi, I'm Marta. Hi, Miriam. How are you? I'm fine, thank you. Maria wpatruje się w Miriam. What's wrong? I'm looking for someone to help me with my child. You have a child? Where is it? Belarus, you know, we were separated. I went to find some food and when I come back, all my group was pushed away to the forest. Really, I just went to find some food and really, Give me a second. Znaleźliśmy ją pod sokółką. Piwo duże! Chłopaki przywieźli ją nam dziś rano do fundacji. Podchodzi dziewczyna. Barman podaje jej kufel. Nie wygląda, jakby wyszła z lasu. A co, miałam ją w mokrych szmatach po mieście poprowadzać? Siostra jest z dzieckiem po białoruskiej stronie. W jakim wieku? Hussein, 2 lata. Jest Hussein, no. He can go back to his father, because I will never see him again, never. Uciekła od męża z dzieckiem, co w zasadzie jest równoznaczne z karą śmierci dla niej. Do we have a plan? We have phone number to my sister. Znamy strażniczkę na granicy. Za 10 tysięcy złotych zrobi nam furtkę na 2 godziny. Musimy skontaktować się z jej siostrą i wysłać tam kogoś od nas. My boy is very weak. I have to take him away to Berlin. Will you excuse me for a moment? I to był ten moment. Zapaliła się do tego natychmiast. 3 minuty później już decyzja była podjęta. Marta rozmawia z przyjaciółmi. Chłopak chwyta ją za ramię. Marta odpycha go. Wraca do baru. We could go and bring her son. Marta, co ty? Tam musi pojechać ktoś od nas, najlepiej chłopacy. To jest niebezpieczne, nie znasz terenu, tam trzeba działać po ciemku. Nie ma mowy, stara. Chuda, ale ja tam chciałam pojechać od miesiąca. Tylko nie wiedziałam, po co konkretnie. We could go and bring your son to you, me and my friends. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you. Would you let me write a story later? An article or maybe a book. Your story. The world needs to know. Article, we'll have time to discuss that later, okay? To kiedy trzeba jechać? Jutro. Podchodzi ziomal. Jak tam? Podobało się? Cześć, kochana. Cześć, no. Super. 11300 plus puszka. My potrzebujemy 10, więc możesz o sobie odliczyć. Spokojnie, ja sobie zarobię. Bardzo potrzebujecie. Do zobaczenia. Dzięki, hej. Barman przygląda się. Panie ciapaty coś zamawiają? Chuda spogląda na barmana. Thank you so much. Thank you. W mieszkaniu. No i? O 10:00 jest ekspres do Białegostoku. Okej. No ale poczekajmy. Może zastanówmy się jeszcze. Kaśka, ale nad czym? Siedząc tutaj nic nie wymyślimy. Jedziemy i zobaczymy. Albo się uda, albo nie. Ej, a jak się pakujemy? Co myślicie, żeby wziąć, kupić? Nie wiem, kurtki jakieś ciepłe, termosy? Latarka pisz, o. Batony energetyczne jakieś? A Uber Eats nie dojeżdża do tej strefy zamkniętej? No to jest skandal, nie? Nie wiem, czemu mi się te daty pomyliły. Dopiero u Marty sobie przypomniałam o tym przesłuchaniu. Jezu, tak, o 12:30 muszę być w sądzie, kurwa! A nie możesz tego jakoś przełożyć? No, szalałaś. Jak się spóźnię 5 minut, to tylko czekają, żeby wlepić mi grzywnę. Dobra, okej, poradzimy sobie jakoś. Będzie git. Marta, przyjeżdżam rano z croissantami, już spakowany. Uber będzie czekał, jedziemy prosto na dworzec, nie? Ale to serio nie będzie dla ciebie problem. Wiesz, nie chcę stawiać cię w głupiej sytuacji po prostu. No coś ty. Najwyżej nas aresztują, a ty będziesz miała super story, nie? No. Naprawdę chciałem z nią tam być. Patrzę rano na telefon, kurwa, przestawiłem godzinę zamiast nastawić budzik. Chciałem umrzeć. Dzwoniłem potem cały dzień, ale nie odbierała, nie wiem czy w ogóle, czy tylko ode mnie. To był po prostu bardzo zły pomysł. Ja naprawdę ją wspierałem, nie raz i nie dwa. Ale tutaj...
Tutaj to już nie było balansowanie na granicy prawa, to było poza prawem. Ja rozumiem, że można mieć różne poglądy, nawet wyraziste, ale... Ale to jest jednak granica państwa. Nie wiem, Marta, nie wiem. Kurwa, zgubimy drogę, wpadniemy gdzieś do jakiegoś bagna, nie wiem, cokolwiek. Ja tam jadę, rozumiesz? I albo jedziesz tam ze mną, albo będę tam z Hubertem. Na niego zawsze mogę liczyć. Marta, kurwa, to nie jest to samo, co bieganie z parasolką po Nowym Świecie. Kurwa, daruj sobie. Słuchajcie, ja chyba nie dam rady. Na samą myśl dech mi zapiera. Wpadnę tam w histerię, będzie ze mną problem. Przepraszam was. No i pojechała sama. Gdybym mógł, gdybym miał taką moc, to bym jej zabronił tam jechać. Ujęcie z lasu. Zbliżenie. Ktoś idzie po liściach. Przed nami mokradła, wokół drzewa bez liści. Wyciemnienie. W sali. Co pani czuje? Gniew. Wściekłość nawet. Lęk, bezsilność, nienawiść. A smutek? Na to przyjdzie jeszcze pora. A ten gniew to na Martę? Na Martę. Za co miałabym się gniewać na Martę? Że wybrała taką drogę? Niech pan posłucha, ja nie wierzę w żadne samobójstwo, rozumie pan? Nie wierzę. Więc proszę nawet przy mnie o tym nie wspominać. Bo jakie samobójstwo. Przecież to ona ściągnęła tutaj Żakowskiego, uwielbiała go. Miała 1000 pomysłów na to, co robić w przyszłym tygodniu. Zostawiła jakiś list? Tego nie wiemy. Ja znalazłem taki wpis przed 3 tygodni. O, dziękuję bardzo. Felicja stawia na stole filiżankę. Nie mam już siły, ten kraj nie nadaje się do życia. Choćbym nie wiem, jak była szczęśliwa, to czuję, jakby cały czas wisiała nade mną jakaś straszna czapa, która nie pozwala złapać swobodnie oddechu. Każdy z nas ma takie momenty i co z tego? Dlaczego miałaby to robić akurat teraz? To co według pani mogło się stać? Nie wiem. Musiała zginąć w tym lesie. Zastrzelili ją, utopiła się, zamarzła, nie wiem. Zostawmy to. No teraz tego nie rozstrzygniemy. Paweł unosi filiżankę. Jak blisko byłyście ze sobą? Nie wiem, czy nazwałabym ją przyjaciółką, ale byłyśmy dość blisko. Głównie dlatego, że miałyśmy podobne widzenie na świat. To samo nas bolało. I obie chciałyśmy działać. I działałyście? Pewnie. Pod sądami byłyśmy co tydzień. Jakieś zbiórki, pieniądze, ubrania dla bezdomnych. Tylko Marta to bardziej robiła, żeby... Żeby się lepiej poczuć? Nie. Żeby o tym pisać. Mówiła, że jeżeli coś dobrze opisze, to wtedy może coś zdziałać. Patrzyła na świat trochę jak fotograf. A czy w tym podejściu było coś, nie wiem, z wyrachowania? Jakiegoś chłodu emocjonalnego? Wiele można było o Marcie powiedzieć, ale nie, że był w niej chłód. Nie. Ona była trochę z innego świata, jakby z boku. No nie wiem, pamiętam chociażby po czarnym proteście. Zabrali nas do komisariatu na Wilczej, bo oczywiście byłyśmy w tej najgłośniejszej grupie. I wszystkie robiłyśmy dobrą minę do złej gry, ale Marta jako jedyna totalnie się wydawała podniecona. Przepytywała dziewczyny o różne ich historie. Mówiła, że musi zapamiętać kolor obdrapanych ścian. Szczególnie zwracała uwagę na policjantów. Pamiętam, jak mi... Dziewczyna zamyśla się. Paweł unosi brwi. Śmiało. Muszę już iść. Coś się stało? No możemy dokończyć później, nie ma prawa. Posłuchaj, Gnojku. Ja nie będę z tobą niczego kończyć, tym bardziej zaczynać. To byłeś ty, pamiętam cię. Marta miała z ciebie bekę jakieś 15 minut, jak grzebałeś coś w telefonie. Pani Gabriela. Przesłuchanie skończone, do widzenia. Gabriela wychodzi. Paweł patrzy na Felicję, pochyla głowę. Film na portalu społecznościowym. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja czuję taką złość i niemoc. A jednocześnie wiem, że musi dać się coś z tym zrobić.
bo jeśli teraz się poddamy i położymy pokornie po sobie uszy, to oni zrobią nam tu piekło. Piekło dla nas, dziewczyny. Gadałam dzisiaj z Klementyną Suchanow i to ona powiedziała mi takie historie, że błagam was. W ten piątek musi być nas jak najwięcej. Bo siła jest w nas, kobietach. Felicja i Paweł wpatrują się w ekran laptopa. Wchodzi Józek. Jakiś tam dym się zrobił wokół pana. No właśnie, domyślam się. Myślę, że to jakieś nieporozumienie, które się niedługo wyjaśni. Ale rozumiem, jeśli państwo nie będą chcieli ze mną rozmawiać do tej pory. Nie, nie, nie. Znaczy, ja mam luz. To pogadamy? Chętnie. Proszę bardzo. Chyba jest pan pierwszą osobą z takim nastawieniem. Wszystko, co mówi Gabrysia, należy podzielić przez 10. Józek siada. Paweł unosi filiżankę. Tylko nie za bardzo wiem, od czego zacząć. Coś się kończy z tą śmiercią. Zdecydowanie. Coś się kończy. Ale tu na uczelni, czy...? U mnie. Znaczy, dla mnie. No i jakby pan określił to coś, co się kończy? To było fajne, ważne, piękne? Trudne? Pan wie, że byliśmy z Martą razem, tak? Domyśliłem się. Co powieści jednego z kolegów. Pewnie Hubi. Chodziła do niego palić skręty. Ja nigdy nie uznawałem tego typu zabaw. Często zostawała u niego na noc, bo nie miała siły wracać do domu. Tak przynajmniej mówiła. No ale potem się okazało, że te noce spędzała trochę gdzie indziej. I co pan czuł, jak się pan o tym dowiedział? To była złość? Żal, że panu to zrobiła? Odciął się pan od niej? No, po takim czymś chyba trudno znaleźć w sobie wybaczenie. Józek wpatruje się w Pawła. Pochyla głowę. No a Marta, jak się odnosiła do pana później? Bo parą byliście jakiś czas temu. 2 lata temu, tak. No właśnie, i co? Obca osoba? Bo to zawsze jest trochę dziwna sytuacja, prawda? Tym bardziej, że studiowaliście razem. No, to było najgorsze. Ona mnie traktowała z takim pobłażaniem. Jakbym był jej własnością czy coś. Pozwalał jej pan na to? Proszę pana. Ona potrafiła do mnie dzwonić nawalona w środku nocy i pytać o różne rzeczy. Na przykład, czy widziałem nowego Smarzowskiego. To może pan sobie wyobrazić, co moja dziewczyna na to. Pewnie nienawidziła jej za to. Oczywiście, że jej nienawidziłam. Józek jest najcudowniejszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek poznałam. On ma taką szlachetność, takie zasady. Gral była najgorszym, co mu się mogło przytrafić. Sprowadzała go na złą drogę. Ja się nie będę teraz o niej źle wyrażać. Ale są tacy mężczyźni, cudowni mężczyźni, którzy po prostu potrzebują mieć przy sobie odpowiednią kobietę. Rozumie pan, co mam na myśli? No, nie do końca. Kobietę, która mu będzie mówić, że jest wspaniały. I że może być jeszcze wspanialsza, nie? Po prostu jeżeli kobieta jest dla faceta pępkiem świata, to on traci grunt pod nogami. Odbija mu. Przestaje się rozwijać, dbać o siebie. No, ja nie uważam, że to jest w porządku. No, ja rozumiem, że dla takiej pani to jest na rękę chodzić sobie po płatkach róż, które on nazrywa, ale na litość boską chyba nie na tym życie polega.
Coś mi mówi, że nie wszystkie koleżanki tutaj podzielają pani podejście. To nie jest moje podejście. Świat tak od wieków funkcjonował. Ale ma pan rację, że wszystko jest już tak wywrócone do góry nogami, że... Paweł unosi filiżankę. Dobrze, że są jeszcze takie dziewczyny jak pani. Czyli z Martą nie utrzymywałeś się bliższych kontaktów? Nie, ja się od takich ludzi trzymam z daleka. Zresztą oni też chyba nie są zainteresowani tym, co ja mam do powiedzenia. No cóż. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Felu, proszę może rozesłać SMS-y grupie, że jutro zaczniemy o 11. Paweł wskazuje dłonią na dziewczynę. Felicja wychodzi za nią. Do widzenia. Do widzenia. Korytarz. Na ławce siedzi Józek. Pani Marzeno, proszę zaczekać. Tak? Wie pani co? Przepraszam, ja tak zupełnie z innej bajki. Bo mój mąż został teraz producentem na Woronicze. Jak on się dowiedział, że ja tutaj dzisiaj do państwa idę, to tak pół żartem, pół serio mówi: weź tam podpytaj, czy jakichś fajnych młodych ludzi nie ma na tym dziennikarstwie. Bo wprowadzają jakieś nowe kanały tematyczne, programy. Ja pani z taką przyjemnością słuchałam, powiem szczerze, no... To pomyślałam, że zagadam z panią, a nuż coś. Nie wiem, ale ja dopiero na trzecim roku jestem. Ale to nic nie szkodzi. Tam są ludzie z różnych uczelni jeszcze. I bez studiów też. Tam się liczy charyzma, prezencja. No przecież pani to wszystko ma. No ale to co ja bym miała zrobić? To zróbmy tak. Proszę mi tutaj wysłać na maila jakieś swoje zdjęcia, informacje, a ja powiem Jarkowi, żeby się do pani odezwał. Marzena zerka, odwraca się w stronę Józka. A myśli pani, że Józef też mógłby spróbować? Bo on się na pewno świetnie przygotuje na jakiś casting czy coś. Wie pani co? To zróbmy inaczej. Kujmy żelazo, póki gorące. Ja dzisiaj do pani zadzwonię i dam Jarka. To sobie pogadacie. Dobrze. Ja bardzo chętnie. To może ja dam pani mój numer? Ja mam pani numer. W mieszkaniu. Na bank, kurwa, bo pamiętam, jak mówiłam do Marty, że podobny do Stinga. Ale poczekaj, może on naprawdę jest psychologiem i czasami pracuje z policją. Tylko czy u nas jest jako psycholog? Czy też może właśnie współpracuje? Ja myślę, że to jest gość ze służb w ogóle. Może. Dostał joba, żeby uszyć historię o samobójstwie. No ale co my mamy teraz z tym zrobić? Słuchajcie, zakładając najczarniejszy scenariusz, mamy go jak sprawdzić? Dobra, zróbmy tak. Wiemy, jak się gość nazywa, wiemy, jak wygląda. Weźmy komputery i przegooglujmy jego i sprawę Marty aż do dna internetu. Ja zadzwonię do Matrixa i powiem, żeby poszperał po swoje. Ale on nie może, on ma sądowy zakaz wchodzenia do internetu. Ale ja nie. Poranek. Felicja nalewa wodę do szklanki. Wchodzi Paweł. No, no, widzę, że tłumy. Zdaje się, że nikt nie przyszedł. Co robimy? Paweł kładzie torbę na stole. Co mamy robić? Zdejmuje kurtkę. Poczekamy chwilę. Jak nikt nie przyjdzie, pójdziemy na obiad. Ale ty stawiasz. Odchodzi. Paweł siada. Przepraszam, czy można? Tak, proszę bardzo, oczywiście. Cieszę się, że się pani zdecydowała. Pewnie słyszał pan o mailu. Jakim mailu? Cały nasz rok dostał maila dzisiaj w nocy, żeby z panem nie rozmawiać. Podobno jest pan z policji czy z jakichś innych służb. No, no. Naprawdę? I co, wszyscy uwierzyli? Mi to wszystko jedno. Po prostu uważam, że powinien pan coś wiedzieć. Świetnie. Proszę bardzo. Wskazuje dłonią na krzesło. Dziewczyna siada. Rozumiem, że to ma związek... Ze wszystkim. Czyli także ze śmiercią Marty. Byłyście przyjaciółkami? Nie, zupełnie nie. Ona miała swoje towarzystwo. Właściwie miałyśmy styczność tylko raz, na pierwszym roku. Jakoś tak się dogadałyśmy, że obie nie mamy hajsu i potrzebujemy pracy w wakacje. Tydzień później
Marta napisała do menadżera hostelu na Majorce, że obie umiemy mówić po hiszpańsku. Facet się nieźle zdziwił na miejscu. Marta go jakoś przekonała. Czyli udało się? Marta zawsze dostała to, czego chciała. Byłyśmy sprzątaczkami, recepcjonistkami, specjalistkami od social mediów. Nie mówiąc po hiszpańsku? Któregoś dnia Marta stwierdziła, że strasznie ciężko pracujemy, więc możemy zerwać się z dyżuru na recepcji. Kupiłyśmy kilka butelek najtańszej kawy i wzięłyśmy koce. Poszłyśmy na plażę. Widział pan kiedyś wschodzące słońce nad morzem? Niesamowity kolor. Patrzyłyśmy na tą wschodzącą kulę jak w takim transie. I ona wtedy złapała mnie za rękę i powiedziała: ale to boli. Nie, ale jest pięknie, czy fajnie, że jesteśmy tu razem, tylko ale to boli. Nie wiem, co miała na myśli. Myślałam, że zaczyna się między nami jakaś przyjaźń, że wreszcie będę miała prawdziwą przyjaciółkę. A miesiąc później ona nawet nie odzywała się do mnie na korytarzu, mówiła tylko suche cześć. To bolało? Tu nie o to chodzi. Kilka miesięcy później przeczytałam w dwutygodniku bardzo poważny reportaż, zresztą świetnie napisany, o jej zaangażowaniu w protesty białoruskiej opozycji. Wszystko byłoby pięknie, tylko gdyby nie to, że w momencie, w którym podobno była w Mińsku, tak naprawdę stała ze mną na recepcji i nie mówiła "Żywie Białoruś", tylko "Hello, it's Sunflower Hostel. How may I help you?" No przepraszam, po co właściwie pani mi to wszystko opowiada? Pewnie dużo pan wczoraj słyszał. Nieważne, czy jest pan policjantem, psychologiem, czy może nawet księdzem. Warto pamiętać, że nie wszystko jest takie, na jakie wygląda. Wchodzą studenci. Huda, Kasia, Hubert, Tadeusz i Gabriela stają naprzeciw Pawła. Gabriela unosi kartkę. Co to jest? Przepraszam. Obraz Marty Graal, który wyłania się ze wspomnień kolegów z roku, potwierdza rozchwianą osobowość zmarłej. Jak wynika z relacji przyjaciółki, nie była to jej pierwsza próba samobójcza. Jej chłopak, Tadeusz Bator, powiedział, cytuję, bałem się, że to się tak skończy. Nie była osobą powszechnie lubianą, patrzyła na mnie z pogardą, to chyba było jej hobby. Nie martwi mnie, że już jej więcej nie zobaczę. To tylko niektóre z opinii w podobnym tonie. W połączeniu ze skłonnością do alkoholu i narkotyków denatki zachodzi duże prawdopodobieństwo, że cierpiała na depresję. Notowana przez policję, często balansowała na granicy prawa. Skąd państwo to mają? Nieważne. Ale to są jakieś poufne dokumenty. A być może nawet czyjaś prywatna korespondencja. Nie czyjaś, tylko twoja. Proszę pana, proszę przekazać swoim mocodawcom, że według nas nasza wspaniała przyjaciółka zginęła w okolicach Usnarza Górnego. Mamy na to świadków, którzy mogą to potwierdzić. Spoglądają na Chudą. Rozumiem, że to pani. Chce pan usłyszeć, co mam do powiedzenia? Proszę państwa, ta sytuacja jest mocno absurdalna, ale oczywiście mogę porozmawiać z panią... Nie na Chudu. Mógłbym zobaczyć jakiś pani dowód tożsamości? Chuda podchodzi. Podaje dokument. Paweł przygląda się, daje dokument Felicji. Mogliby nas państwo zostawić? Nie, ja będę mówiła tylko przy wszystkich. Świetnie. No to słuchamy, co nam pani ma do powiedzenia. Marta pojechała przedwczoraj do Usnarza, żeby uratować konkretną osobę na granicy. I pani tam była razem z nią? Nie, ale znam strażniczkę graniczną, która ją widziała. Ona się jakoś nazywa? Ta strażniczka? W tej chwili nie mogę tego powiedzieć, ale to ja wsadziłam Martę do pociągu do Białegostoku. I widziała pani, jak odjeżdża? Tak. Felicja podchodzi do Pawła z laptopem. Felicja odchodzi. Paweł wpatruje się w ekran laptopa. Czy pani została skazana przez sąd za zniszczenie krzyża na demonstracji w zeszłym roku?
Tak, ale złożyłam apelację. To trzymam kciuki. A czy pani brat przebywa obecnie w Afganistanie na placówce dyplomatycznej? Sprawa mojego brata nie ma tutaj nic do rzeczy. Proszę państwa, nie wiem jak wy, ale ja nie widzę sensu kontynuowania tej rozmowy. Ale pan wie, że Marta była w Usnarzu. Widział pan dowód. Jaki dowód? Filmik, który mi wysłała. Ja nie kojarzę żadnego filmiku. Pan chyba żartuje. Kasia wyjmuje telefon, przesuwa palcem po ekranie. Co jest? Dobrze, bo widzę, że zaczynają targać nami jakieś ogromne emocje. Proszę państwa, chyba ta misja, którą powierzył mi pan rektor, nie zdaje egzaminu i pora ją zakończyć. Jeżeli kogoś z was przestraszyłem, to bardzo przepraszam. To nie było moją intencją. Czy ktoś chciałby jeszcze coś dodać? Ja? Wchodzi Marzena. Przyszłam tu, bo ten mail i te oskarżenia wobec pana są według mnie śmieszne. Wieczorem, w dniu, kiedy zaginęła Marta, byłam z Józkiem w domu. Józek akurat brał prysznic i zadzwonił telefon. Popatrzyłam na wyświetlacz i to była ona. Odebrałam. Powiedziałam, żeby już nigdy więcej nie dzwoniła na ten numer. Przepraszała i błagała, że siedzi w domu i potrzebuje pomocy. Rozłączyłam się. Uznałam, że powinniście wiedzieć, skoro tak łatwo rzucacie oskarżenia. Dziękuję, że się pani zdecydowała przyjść i to powiedzieć. To pewnie nie było łatwe, zwłaszcza przy wszystkich. Moi drodzy, ja myślę, że to, czego nam teraz potrzeba, to chwila spokoju, refleksji, zadumy. Studenci stoją, patrzą w dal. W głębi, z pochyloną głową, stoi Felicja. Wyciemnienie. Ujęcie z ulicy. Kochani, chciałam wam powiedzieć, że znalazłam dzisiaj swoje ulubione lody orzechowe. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Tyle chciałam powiedzieć. Wyciemnienie. Paweł i Felicja wychodzą z budynku. Paweł zapala papierosa. Tak, już przekazuję pana Pawła. Felicja podaje telefon. Słucham. No tak, właśnie skoczyliśmy. Nie. Nie przewiduję większych problemów. Oczywiście w kontakcie, pozdrawiam. Paweł zaciąga się, wydmuchuje dym. Zerka na Felicję, odchodzą. Wyciemnienie. Na czarnym tle pojawiają się białe napisy końcowe. Wystąpili Marta Zuzanna Galewicz, Paweł Maciej Sztur, Fela Aleksandra Orzuk, Paulina Katarzyna Kanabus, Dagmara Ada Szczepaniak, Banaś Szczepan Kajfasz, Hubert Jan Wieteska, Tadeusz Paweł Gasztolt Wierzbicki, Kuda Sylwia Aczu, Kasia Kamila Najduk, Lempardzka Magdalena Kekenmeister, Sierotka Weronika Kozakowska, Beton Maciej Żmijewski, Józek Jakub Pruski, Marzena Anna Grochowska, Ziomal Robert Czerwiński, Miriam Waleria Gorobec, Albertyna Pola Gonciarz, Barman Michał Zieliński, Rektor Grzegorz Damiński, Jacek Żakowski jako on sam. Scenariusz Adam Kasjaniuk, Maciej Sztur. Zdjęcia Maciej Buczyński, producentka Agnieszka Zajk-Tworkowska, kierownictwo produkcji Monika Czajkowska, scenografia i kostiumy Joanna Zemanek, charakteryzacja Juliany Kiel, Oliwia Górska, montaż Aleksandra Kasprowicz, muzyka Michał Gorczyca. Czytał Hubert Chłopicki.